Siemalcom, obczajcie to, jak tu ogarnąłem. Właśnie kończę, tu jest jeden pokój. Łazienka, tu są wszystkie graty, nie? Nawet nie ma tego aż tak dużo, ale dość sporo wyrzuciłem. Ciach. Tu jeszcze muszę zrobić podłogę. Tutaj już kończę. Jest git, mi się wydaje. I zawijka. No. Siemanko Elson, dzień dobry. Ja jeszcze cały czas w Norwegii, ale jestem teraz u znajomych, bo wczoraj oddałem już swoje mieszkanie. Wysprzątałem, wyszorowałem, chyba zajęło mi to 3 albo 4 dni, masakra. Dzisiaj w końcu się wyspałem i niedługo zabijamy na lotnisko. Pokażę wam, jaki tu jest fajny widok. Mają. Jest sztosik. Nagram wam później jakiegoś timelapsa, tak pod słońce to słabo widać akurat, ale jest bardzo ładnie tutaj. No i przed północą powinienem być już u siebie na miejscu. Starlink wylądował kilka dni temu, także internet powinien być. Podłączę wszystko, podłączę, załączę, rozgoszczę się i lecimy dalej. Tylko trochę w innym klimacie. Trochę będzie cieplej przynajmniej. Dobrze, bo nie muszę tyle ciuchów zabierać. Będę relacjonował z drogi. Hello. Dotarłem, ale nie w to miejsce, co potrzeba. Jestem w Gdańsku. Generalnie... No, muszę tu zostać przez kolejne kilka dni. No kurwa! Przepraszam, ale może moja wypowiedź być bardzo niekulturalna. Ze względu na to... Zobaczcie, jak wyglądam. No, jest źle. Jest źle z tego względu, że miałem przesiadkę w Gdańsku, co nie? Faktem to są tanie linie lotnicze, ale miałem wykupiony taki full opcji bilet. Wiesz, priority, nie? Wszystkie bagaże, 50 kg bagażu. Wszystko generalnie.
No i ląduję w Gdańsku, idę na ten check-in do tego. Do bramki. Tam jeszcze było godzina opóźnienia. No dobra, czekam sobie elegancko. Jak wchodzimy już, jak jest boarding, dostaję telefon. Odbieram. Pytanie Michał Lewicz, tak. Czemu pan bagażu nie odebrał w Gdańsku? Nie mówię, jak nie odebrał. Mówię, przecież ja wchodzę do kolejnego samolotu. Przerzućcie ten bagaż do Heraklionu, nie? On mówi, nie, przecież my nie robimy takich rzeczy. To jest pana bagaż i pan musi wyjść, odebrać ten bagaż, wrzucić go z powrotem, no i przejść przez security gate, nie? Więc w tym momencie za 8 minut zamykamy bramkę, ma pan dwie opcje. Albo pan zostawia ten bagaż i pan leci teraz i odbierze go sobie, jak pan wróci. Ja mówię, ale ja nie wracam, to jest bilet w jedną stronę. A no to wtedy to może pan wrócić po ten bagaż i poleci pan za 2 dni. Ja mówię, nie mam takiej opcji w ogóle. I gadam z tą babką na tej bramce, no to co robimy? No może pan iść po ten bagaż, ale nie ręczę, że pan zdąży. To ja ściągam bluzę, ściągam ten plecak, te 20 kilo, co mam ze sobą i pani tu stoi. No i zapierdalam po tą torbę. No ta torba leży tam, lost and found, biorę tą torbę, przechodzę, no i teraz pojawia się problem, bo bramka już jest zamknięta, to znaczy, że te 30 kilo, które mam, największą torbę, trzeba teraz przepuścić jako bagaż ten, który bierzesz na pokład, to znaczy, że tam nie może być żadnych ostrych narzędzi, żadnych płynów i tak dalej. Więc od razu ochrona mi o tym mówi, że niestety to będziemy cię musieli zabrać. Ale jak wiesz, jak będziesz wracał, to możesz sobie to odebrać, nie? Tam do tej którejś godziny. Mówię, dobra, no to biegnę, nie? Lecę tam. No i dobiegam do tej bramki, na bramce już nikogo nie ma. Więc ja, oportunista, widzę emergency exit, wciskam przycisk, wychodzę normalnie na płytę, mam wyjebane, lecę tam, nie? Jak będzie potrzeba, to się złapę po prostu tych kurwa kół i będę tam się trzymał, nie? No ale niestety, ochrona ściąga mnie z płyty lotniska, zabiera mnie elegancko do biura, dostaję mandat 500 zł i zostaję puszczony do domu. Co teraz? No to co teraz? No to szukamy jakiegoś hotelu, ze względu na to, że jestem starym pracownikiem Skandika, a tutaj jest Skandik, lecę do tego Skandika. No ale niestety, takich pokoi dla pracowników już nie ma, tam miałem problemy z kodem, no ale ogarnąłem to, no, nie ma. Dobra, znalazłem inny, tak w miarę blisko, no bo mam 50 kg tego bagażu, nie będę tego taszczył, nie? Idę do tego pokoju, a tu się okazuje, że tam jest zły adres. Że adres jest do metra, że to jest jeszcze tam jakieś 700 500 metrów w tamtą, a później w lewo, w prawo, na rondzie, wiadomo, i później jeszcze 600 metrów prosto, pod górkę, 400 metrów i nie wiadomo, gdzieś tam za górami, za lasami. Dzwonię do nich, mówię, pani, weź mi pani tą rezerwację na coś bliższego. Ja nie dam rady, kurwa, tylko donieść tam, nie? No to mi zmieniła. No to już przyszedłem ten 700 metrów, to teraz jeszcze muszę przejść kolejne 700 metrów. No i teraz właśnie tutaj doszedłem. No. I lot mam pojutrze. I tak to wygląda. To był Michał Michalski. Nie wiem, idę. Stwierdziłem, że muszę sobie zrobić jakiś tatuaż. Skoro jestem w Gdańsku. A w pistu, kurwa. Idę. Która jest w ogóle godzina? Nie wiem. 9. No idę coś zjeść, bo za 3 godziny powinienem lądować na Krecie przed 12, znaczy nie, za godzinę w sumie powinienem lądować i za 2 godziny jakoś, bo tam trzeba dolecieć, dojechać z lotniska, miałem zamówioną taksówkę, już ją anulowałem, wszystko jest ustawione, kolejna taksówka za 2 dni i
No widocznie brakowało czegoś na moim ciele, czy może to nie był odpowiedni dzień. No to, ale bilety tam niecałe 1600 zł. Pokój też tam 800 chyba. No, że za przeproszeniem, nagrywam to trochę na emocjach, co widać zresztą. No ale to może, przynajmniej możecie zobaczyć, jak reaguję na takie sprawy. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ale będę skurwysynem. Idę gdzieś, idę po piwo, o. Dam znać później, co tam tak jest. Ten vlog, wydaje mi się, że ten kanał, na tym kanale będą fajne vlogi. W ogóle biografia mojego życia. Siła armii. Pozdrawiam. No i dobra, ogarnąłem jakieś zakupy. Szaman jest. Nic generalnie otwartego już nie mam, bo jest blisko 10, także nie będę wbijał do jakiejś restauracji, bo to trochę chamstwo. Może jakiś kebab, ale nie było nic tutaj. A zresztą chyba idę złą stronę znowu. A tak naprawdę to w sumie to nie wiem. Już się zgubiłem tutaj kilka razy. Moment. Oj tam, troszeczkę tylko. Troszeczkę tylko w inną stronę poszedłem, ale to nie ma to tamto. Już się dzisiaj i tak nachodziłem. Przynajmniej już nie muszę targać 50 kilo. Mam tylko 3 kilo może ze sobą. Także idę coś zjeść. Mam też browara. Napiję się i idę spać. I nie wiem. Nie wiem co dalej. Jutro mam generalnie dzień wolny. Może sobie zrobię jakiś tatuaż. Nie wiadomo. Zobaczymy. No i siema Elson. Jesteśmy w Gdańsku. Tak jak widać. Idę do sklepu, bo potrzebuję kilka rzeczy. Ze względu, że zostaję tutaj do jutra. I ten, a później idę sieknąć sobie jakąś dziarę. Na pocieszenie. Cokolwiek. No, także będę relacjonował jakoś. To będzie chyba bardzo długi vlog. Nie wiem, ale fajne są te vlogi nawet chyba, nie? Dajcie znać, czy wam się podoba. To jest naprawdę droga pełna wyboi. Pełna takich wyboi, że normalnie zawieszenie pada. Dobrze. Będziemy się malować. Elośka od naganiacza z OKX-a. Z Bybita i z czegokolwiek tam. Cokolwiek znajdziecie, znajdę ja pod ręką. Wczoraj nagrałem jedno wideo o launchpadzie na Bybicie. Tam jest teraz jakiś konkurs tradingowy na OKX-ie też. Nie wiem, zapisałem się jako lider, zobaczymy jak mi to pójdzie. No i tyle, no. Wczoraj trochę się podziarałem. Dzisiaj miałem lekkiego doła z rana. Ale już jest lepiej, czas się ogarnąć i jechać na lotnisko. Reset, restart, refocus. Pokażę wam te dziary, które zrobiłem. Co ja nagrywam?
Tu wam mogę tą pokazać. Is there an answer? I teraz... Nie łapię fokusu w ogóle. A tutaj to już w ogóle nie widać nic. Za kilka dni, jak się zagoi, to wam pokażę. No, zbieram się, idę pod prysznic. Musiałem przejść drugi raz przez bramki, bo tą kamerą, którą to nagrywam, ładowałem ją na stacji ładującej i ją tam zostawiłem. Teraz patrzcie, jaki to jest myk. Desperados na mnie czekał. Zgrzałem się leciutko, no ale nic, przynajmniej mam kamerę. Na takiej stacji ładującej ją zostawiłem. Sukces, że w ogóle jeszcze tam była. Sukces, że się wyrobiłem, wyjść i wejść. Już chyba mam dość i tylko chcę się położyć spać w tym samolocie. Zakupiłem sobie turbokole, żeby mnie znieczuliła. Nie wiem, ile tam jest lotu, 4 czy 5 godzin. Muszę się wyautować. Ten vlog to będzie mistrzostwo. Wylądował, nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale mam nadzieję. Poleciałem, wszystko jest ok. Także teraz wygląda na to, że pozostało jeszcze 2 godziny drogi do domu, do mojego nowego domu. Filez-vous.
Thank you. My picture is 5 euros, huh? Just inform me. No, I'm just taking a video. I'm showing the local people in here since I landed. You know, I want to... There you are. Hello. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σας. Είδε γίνεται. Καλά είσαι, μρε, καλά. Καλά. Καλά, μπράβο. Πολύ, πολύ καλά. Πολύ καλά. Πώς να μην είσαι, Do you have... Psi mnie nie znają, więc czekają. Tutaj jest bardzo ciemno, także... Także już się skończy to nagrywanie. Cio! Jest godzina 21:44. No odwróć się. Nie ma światła jeszcze. Ale nie. Dobra, ogarnąłem to światło. Tu po prostu były, tak jak myślałem, że gdzieś był jakiś włącznik, którego nie mogłem znaleźć. No i jest światło. Światło jest, czyli internet jest. Znaczy internet w tym momencie jest bardzo słaby. To jest ten, co był ostatnio. Także nie da się tutaj w sumie nic nagrywać. Znaczy nagrywać się da, ale nie da się nic wrzucić. Starlink czeka tam u kolegi za płotem. No i jutro to ogarniemy. Fajnie, już się zaczynam rozpakowywać. Mogę wam trochę pokazać, ale to wiecie. Pokażę wam może tą najgorszą część. Zaczniemy od magazynku. No, żebyście się tak trochę bardziej przestraszyli. Jaka to rajska wyspa jest. To, te butelki kupiłem sobie, te wody kupiłem sobie ostatnio, jakby miesiąc temu, żeby mieć zapas. Pojechałem tam do takiej fabryki, to jest podobno najlepsza woda. To jest najlepsza woda na świecie. Wygrała konkurs jakieś 3 lata temu, coś takiego. Ale nie chcieli mi sprzedać zgrzewek tak hurtowo, tylko dali mi ją po prostu. Jak zmontuję tego... O, jaki karaluch tutaj jest! Czajcie tego bastardino! Czajcie go! Acia! Tutaj będzie sporo takich. No, jeśli nie lubisz robactwa, to... Masz problem, kolego. No, ogarniemy to wszystko tak, żeby było fajnie. I ta sofa nie wygląda za dobrze, ale sofa nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, co jest tutaj. Monitor. Wszystkie sprzęty generalnie. Mam nadzieję, że to wszystko działa. Jutro to podłączę i zrobimy taki mega crash test. I ten Starlink jeszcze. Trzeba się wdrapać na dach i go podłączyć. Ja jestem, ale... Tak jak chyba widać już po mojej twarzy, że jestem bardzo zadowolony, bo już mnie stąd kurwa nie ściągną nigdzie. I zostanę tu... Zostanę tu na tyle, na ile będę chciał. Zobaczymy co dalej. Ale jest jazda. Udało się. Ja pierdolę, kurwa. Dużo mi to kosztowało. No siemanko, dzień dobry. Wstałem i wydaje mi się, że zakończymy teraz tego vloga. Będzie to vlog wycieczkowy. A później, znaczy za chwilę zacznę nagrywać następnego, jak tutaj to ogarnią wszystko i co tutaj się generalnie dzieje, jak to wygląda i tyle. Także dzięki wielkie za obecność. Zostaw suba, zostaw lajka i będzie tego na pewno więcej. Ekscytująca wyprawa w ogóle. W końcu dojechałem. Także siemanko, Eloszka, zapraszam na kolejne vlogi. Yo!